Dzień dobry, Przemek Jaśkiewicz, kolejny Beksa Vlog, już 26. Pogoda jeszcze wiosenna, chociaż to październik. Szybkie informacje na temat tego, co się działo w weekend, bo już kolejne wydarzenia piłkarskie gonią. Może jeszcze w tym vlogu uda się zmieścić dzisiejsze mecze, środowe mecze. To zobaczymy. Zapraszamy. Grały nasze drużyny ligowe. Zaczynamy od sobotnich meczów i od meczu młodzików, którzy pojechali na wyjazdowe spotkanie do Tomaszowa. Młodzi starsi pokonali Tomaszowię 2-0 po bramkach Jana Gieroby i Jakuba Laźlika. Brawo, mambo, brawo! Brawo, Miki! Brawo! Zostań, zostaw Filip, cofnij, cofnij, bo... Filip, zostań! Zostań, bo jest ostatni! Brawo! Dobra, brawo, Tomek, brawo! Dobrze! Brawo, Miki, brawo! Dobra, dobra. Aj! Dawaj, dawaj, dawaj!
Brawo! Młodzicy młodsi również grali w Tomaszowie i pokonali wysoko rywali, aż 6-1. Bramki zdobyli Stanisław Karapuda 3, Stanisław Gieroba 1, Dawid Górski 1 i Szymon Winkler też 1. Sobotnie granie zakończyli nasi młodzicy grający w Lidze Lubelskiej. Grali wyjazdowy mecz z Akademią Piłkarską Bronowice. Mecz zakończy się wynikiem remisowym 2-2. Obie bramki dla nas, dla naszej drużyny zdobył Oliver Jędrych. Grali nasi trampkarze, obydwa mecze wyjazdowe, obydwa z rywalem z Zamiedzy, drużyną Widoką. Trampkarze starsi pokonali na arenie Lublin Widok 3-0 po bramkach Jana Wójcika, Mateusza Kawy i Jakuba Jabłońskiego. Trampkarze młodsi, jak to określono na Facebooku, mecz na 5, wygrali z Widokiem 5-0, bramki zdobyli Igor Pytka 2, Dawid Bara, Piotr Urbański i Kamil Szabłowski. Panowie, Franiu, no nie może z wami tam przy linii jechać jeden, drugi, trzeci jak chorągiewki. Brawo! Jeszcze raz!
końca, Grzegorz, do końca! Zamknąć! I na koniec omawiania ligowego grania jeszcze wracamy na chwilę do soboty. W sobotę ten najważniejszy dla rozgrywek ligowych mecz naszych juniorów w Centralnej Lidze Juniorów. Wyjazd do Kielc nieudany, przegrana z liderem rozgrywek 4-0. W tabeli ciasno, ale przed nami kolejne mecze rundy rewanżowej. Rocznik 2008 zakończył rozrywki w Lidze Orlikowej. Tabelę widzimy. Drużyna w grupie pierwszej zajęła drugie miejsce. Drużyna w grupie drugiej zajęła czwarte miejsce, ale ta grupa jest bardzo spłaszczona. Trzy pierwsze zespoły mają po 20 punktów. Nasza drużyna ma 15, więc oba występy można uznać za raczej udane. W poprzednim vlogu informowaliśmy, że cztery nasi zawodnicy Arkadiusz Krzyżanowski, Piotr Urbański, Igor Pytka i Paweł Głodnicki z rocznika 2004 zagrają w kadrze Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej w ramach Pucharu im. Kazimierza Górskiego. Nasza kadra przegrała ten mecz 1-0. Wracaj Szymon! Szymon, wracaj! Trzeba mogę się zdecydować.
2009, korzystając z przerwy w rozgrywkach, pojechał kibicować na mecz Legia Warszawa - Lechia Gdańsk. I to tyle w tym vlogu. Już dzisiaj grają nasze, dzisiaj w środę grają dwie nasze drużyny trampkarzy, grają z Tomasowią, to są zaległości ligowe. Mecz szczególnie dla trampkarzy młodszych bardzo ważny. To jest mecz o przewodnictwo w tabeli.
Może jeszcze się uda w tym vlogu umieścić przynajmniej informacje o wynikach. To zobaczymy, jak proces technologiczny powstawania vloga będzie przebiegał. Zapraszamy oczywiście do współpracy. Bardzo dziękuję tym osobom, które przesyłają mi materiały, dzięki którym możecie wszyscy oglądać tutaj relacje z meczów. Zapraszam inne roczniki też do współpracy, do dzielenia się informacjami, zdjęciami. Oczywiście polubienia, udostępnienia i do zobaczenia.